3 marca obchodzimy Światowy Dzień Słuchu i to dobra okazja do tego, żeby przypomnieć o badaniach. Niestety coraz więcej seniorów cierpi na problemy ze słuchem. Po 60 roku życia jest to aż 51% Polaków. Eksperci podkreślają, że 50 lat to najlepszy moment, żeby rozpocząć regularne kontrole, ale najwięcej osób decyduje się na pierwsze badania dopiero po 65 roku życia. Pan Mirosław ma 70 lat. Do tej pory nie miał problemów ze słuchem, ale kiedy tylko się pojawiły, postanowił to skontrolować. Pewnego czasu mam taki jakby lekki szum, konkretnie w jednym uchu, lewym. Dlatego skorzystał z badań słuchu podczas spotkania we Wrocławskim Centrum Seniora. WCS regularnie organizuje dla seniorów prelekcje połączone z badaniami profilaktycznymi wykonywanymi przez ich partnerów. Badania słuchu w styczniu wykonała firma GERS Dobry Słuch. Dzisiaj wykonujemy takie przesiewowe badania słuchu, które pozwalają określić, czy coś się zaczyna dziać z tym słuchem. Jeśli wyjdzie tutaj jakiś ubytek słuchu, zapraszamy już na cały zestaw specjalistycznych badań słuchu do naszego oddziału. Im wcześniej zostanie wykryta wada słuchu, tym możemy szybciej zapobiec pogarszaniu się słyszenia oraz może następować rehabilitacja tego słuchu. Także im szybciej wykonamy takie badania, tym możemy sobie szybciej pomóc. Poza tym takie badanie jest bezbolesne, trwa tylko 15 minut i jest badaniem bezpłatnym. Kolejna prelekcja odbędzie się 14 marca o godzinie 11 we Wrocławskim Centrum Seniora. Spotkanie poprowadzi protetyczka słuchu z firmy Aplifon. Firma przez cały miesiąc oferuje seniorom darmowe badania słuchu. Uszkodzenie słuchu oprócz dolegliwości fizycznych ma również wpływ na psychikę i relacje społeczne. Dlatego tak ważna jest profilaktyka. My między innymi izolacją i towarzystwem i nawet niebezpieczeństwem, bo można na przykład nie usłyszeć samochodu, szczególnie elektrycznego, który dużo bardziej ciszej funkcjonuje. Także rzeczywiście wbrew pozorom jest to dosyć konkretna rzecz, o którą warto zadbać odpowiednio wcześniej. Przede wszystkim z uczuciem wyizolowania, z uczuciem niepełnosprawności. Jeśli pojawia się problem ze słyszeniem, często czujemy się po prostu wyizolowani ze społeczeństwem, ponieważ unikamy rozmów, przestajemy oglądać telewizję, słuchać radia, ponieważ przestajemy rozumieć mowę. Wstęp na spotkanie w WCS-ie jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy pod numerem 713444444. Echo 24, Oliwia Stasiak.